Dominika, ostatnio bardzo głośno zrobiło się o Twoim związku, a właściwie już byłym związku z detektywem Rutkowskim. Ja na początku, jak zobaczyłam te wszystkie posty i to, co się dzieje w mediach i u Ciebie na Facebooku i na Instagramie, myślałam, że to jest żart, ale to żart nie był. No nie, to nie jest żart. I co się stało tak naprawdę? Wiesz co, no to jest taka chyba sytuacja, która nie jest jakaś nietypowa, po prostu mężczyzna, który ma słabość do kobiet, delikatnie mówiąc. A ja wiesz, ja byłam świeżo po rozstaniu z ojcem swojego dziecka i myślę, że na takiej, wiesz, tej fali emocji po rozstaniu bardzo łatwo dałam się ugłaskać takimi, wiesz, frazesami: zaopiekuję się tobą, zajmę się tobą, wiesz, nigdy cię nie zostawię, zajmę się tobą, twoim dzieckiem i tak dalej. Więc myślę, że byłam w tym takim momencie, wiesz, łatwym kąskiem, po prostu naiwna, no taka, i wiesz, i łyknęłam wszystko jak pelikan. A jak długo trwała wasza znajomość? 3 miesiące. Czyli tak naprawdę to właściwie taka świeża sprawa. Ja wiem, wiesz, to było bardzo intensywne, i ja na pewno to bardzo dobrze wspominam, bo naprawdę fajnie się działo, ale wiesz, no to już jest przeszłość. Ale co zauroczyło cię w Krzysztofie? Krzysiek jest bardzo opiekuńczy. Bardzo opiekuńczy. Jak szłam do pracy, a nie chciało mi się, bo ja w pewnym momencie już przestałam się pakować, jak jeździłam do Łodzi, bo powiedziałam mu: Krzysiek, sorry, ale ja robię to tak często, że ja po prostu nie chcę mi się już siedzieć na walizkach. Więc on mówi: okej, dobra, ja będę prał twoje rzeczy. Więc prał, suszył, robił śniadanie. Wiesz, to wszystko, co wszystkie jego kobiety powtarzały. On jest bardzo opiekuńczy, a poza tym jest bardzo towarzysko fajne. Ja uważam, że on jest naprawdę bardzo fajny, tylko jest po prostu zbójem, łotrem, no, kłamczuchem, ale tak, to on jest bardzo fajny, przyjemna osoba, towarzysko do spędzania czasu. No dobrze, ale w tej całej historii, która tak naprawdę mogłaby zakończyć się być może fantastycznie, jest jeszcze Maja i ich przygotowania do ślubu, co również nadaje trochę smaczków. No tak. No, więc generalnie co tam w ogóle jest pomiędzy nimi? Oni w końcu będą brali ten ślub, czy nie będą? Słuchaj, ja myślę, że w związku z tą aferą, która teraz po prostu wyszła na jaw, to on chyba nie będzie miał wyboru i się będzie musiał z nią ożenić wreszcie. Więc myślę, że dostanę od Mai piękny bukiet róż i dobrego szampana. A na razie Maja się na przykład z tobą w ogóle kontaktowała? Nie, ja się raz z nią skontaktowałam, napisałam jej SMS, zresztą może trochę nie za bardzo kulturalnego, czy trochę takiego ostrego. Napisałam jej po prostu: przestań komentować, to i ja nie będę komentowała i nic nie będzie, ale ona się nie powstrzymała i razem z Krzysztofem tam zaczęli komentować, robić ze mnie psychofankę, no więc ja po prostu wyciągnęłam, powiedzmy, pierwszą część arsenału, którą mam w telefonie i wiesz, opublikowałam. No właśnie, bo ty tak naprawdę miałaś twarde dowody na to, że wy się spotykaliście i masz pewnie jeszcze inne, ale teraz mam wrażenie, że jest biała flaga i że zawiesiliście broń, sądząc po ostatnim poście. Tak, no dzisiaj rozmawialiśmy i nie, no wszystko chyba jest okej, mam nadzieję, mam nadzieję, to wiesz, ja nie mam, nie mam do tego stosunku emocjonalnego, broń Boże, żadnego, ale... No wiesz, ile też się można tłuc, no ja po prostu chciałam pokazać, że kłamie, oczerniał mnie, więc chciałam się bronić i chciałam też ostrzec inne kobiety i to, co chciałam zrobić, zrobiłam, także nie widzę powodu, żeby dalej to ciągnąć, chociaż mam tam jeszcze trochę takich pikantnych szczegółów.